Wczorajszego wieczora spotkałem mojego syna Rogera, który przechodził przypadkowo wraz z koleżanką z Wenezueli o imieniu Louisanne. Trochę później, kiedy ją wylegitymowałem, no bo musiałem wiedzieć, czy mogę podać jej wino, okazało się, że w dowodzie ma też drugie imię, Esmeralda. Hello! Hey. Andrzej. Louisanne. Dzień dobry, wieczór. Buenas noches. Nam wychowanym na południowoamerykańskich telenowelach na zawsze zapadło w serce i pamięć właśnie to imię. Pan jest z Wenezueli. Jest bardzo zimno teraz. Jeszcze co, chodźcie, siądziemy sobie tam na chwilę ten, a później pomyślimy co dalej. Poprosiłem też naszych gości, żeby w paru słowach zachęcili do oglądania naszego kanału. Roger oczywiście zaczął gwiazdożyć. Po pierwsze musisz profesjonalną kamerą nagrać. To musi być profesjonalnie i musisz ten dać mi skrypt. Ale gdy zagroziłem wprowadzeniem embarga na alkohol, dał się przekonać. Cześć, pozdrawiam z Teneryfy. Oglądajcie kanał AI Żury. Natomiast Esmeralda nie sprawiała żadnych kłopotów wychowawczych. Es difícil. A ver, oglądajcie. Magmale. AI Żury. Strasznego mam jetlaga, ale wiecie, godzina różnicy. Ciężko się przyzwyczaić. Dzień dobry, kochani. Po wczorajszym spotkaniu z suto zakrapianym Rogerem i zagryzanym Esmeraldą, dzisiaj pojedziemy jedynie, zabierając się z nimi, do Los Cristianos, do Las Americas i na Costa Adeje. Vayamos, compañeros. Hej, Esmeralda. Jak chcesz, to dorobię ci taką tą czarną krechę. Hooked on you, baby, you're golden. Time moves, I never noticed. Just can't get enough. Got me wonderstruck. I found someone who makes me wanna know a thing about love. But oh my god, I'm seeing stars with you. Tend to keep myself from diving in. I got fed up with the sink or swim. But oh my god, I'm falling hard for you. I keep on waiting for the hurricane to come and wash the magic that you brought away. But somehow all the colors just keep getting brighter. Think I'm hooked on you, baby, you're golden. Time moves, I never noticed. Just can't get enough. Got me wonderstruck. I knew the second I met you, I was doomed to never forget you. Just one single touch got me wonderstruck. A plaża Los Cristianos wygląda mniej więcej tak. Ktoś chętny na wycieczkę z Jezusem? Platanos Canarinos. Smak i konsystencja inne niż przeciętny, dostępny w Polsce banan. Bardziej zbite, mniej słodkie. Ale to też może zależeć od fazy dojrzałości. Jakie fajne fasolki. Wow, a tam jakie smocze drzewko. Na zdrowie. Jak widać, na Teneryfie święta tuż, tuż. Stajenka już stoi. Jeden wielbłąd się przewrócił, ale może jeszcze stanie na nogi. Przynajmniej ta stajenka wygląda oryginalnie, czyli że nie ma śniegu. W Betlejem na nartach też nie jeździli. Plaża z niewulkanicznym piachem. To szok na Teneryfie.
plątanina tutaj piękna. I jak się okazuje, po konsultacji z moją konsultantką, jest to fikus. Tak? Tak, fikus. Tylko nie znam odmiany. Ja też go nie znam. Pomnik nieznanego fikusa. O właśnie. Ja bym się mała rafliszu, A tu mamy piękne drzewo fasolowe. I świątecznej Teneryfy ciąg dalszy. Choinka obsadzona gwiazdami betlejemskimi. Które mogłyby równie dobrze służyć za zapory przeciwczołgowe albo za rozbijacze fal. I Hard Rock Cafe w tle. Więc chodź, pomaluj mi świat na żółto i na niebiesko. Nie będzie kabaretu, będzie tuj! Jeśli masz chociaż jedną rączkę, a przy niej chociaż jeden paluszek, to naciśnij kciuka w górę albo kciuka w dół. Zasubskrybuj nasz kanał, dodaj komentarz, udostępnij. To wszystko nic Cię nie kosztuje, a nam bardzo pomoże w zwiększeniu zasięgów. Dziękujemy. Powiem Wam, że te cygańskie pałace przypominają mi trochę słoneczny brzeg w Bułgarii. Zobacz, zwisa im to. A tutaj można sobie wymienić Armaniego z nazwiska. Regin. Wysypane jakimś rodzajem chyba mielonego pumeksu wulkanicznego. I tak przenieśliśmy się do Playa de las Americas, dzielnica stylizowana na jakąś trochę Kalifornię. Rodzi się pytanie, dlaczego jest breakfast, a nie ma break slow?
Jak widać, doskonała plaża do akupresury stóp. Przyszliśmy stamtąd, a idziemy tam. Wyschnięte koryto rzeki okresowej. A tutaj przykład wykorzystania starych podkładów kolejowych. Jakie grzyby rosną pod palmami na Teneryfie? Sowy, czy też inaczej zwane kanie. Byłby kotlecik. Dworzec autobusowy w Costa Rica wygląda tak. Z numerem? A autobus Titsa wygląda w środku tak. Wygodny, klimatyzowany. Jest zielony, ma siedzenia. Eko Guagua, fajny środek transportu, trochę szarpie, trochę czepie, mnóstwo zakrętów, ale da się jechać, klimatyzowane. Bilety można nabyć u kierowcy, zapłacić kartą, nie ma najmniejszego problemu. Sypialnia, nieco zagracona przez nas, wygląda tak. Tam jest jeszcze kącik z pralką i z tą dechą, która tam powinna być schowana. A kolejne odcinki Gry o Tron będą się odbywać tutaj. Tu jest nasza kuchnia, jadalnia, salon, obawialnia z kanapą. Terasa. Tam wyżej mieszka Manuel, a tam najwyżej znajduje się solarium, które też jest jego. Nigdy nie mieszkałem w czymś, co by miało dłuższą nazwę, bo nasz apartament nazywa się Vivienda Vacacional con Vistas a la Gomera y La Palma, co oznacza mieszkanie lub dom wakacyjny z widokiem na La Gomera i La Palma. Fajne jest to, że z poziomu ulicy wchodzimy tylko na jedno piętro. Jesteśmy tuż nad knajpą, a jeśli się przyjrzeć z zewnątrz, z plaży, to jesteśmy na chyba 5. kondygnacji. Bardzo dziwne zjawisko. No to dzisiaj, jak to w Hiszpanii będzie po chińsku? Wszystko jest z Chin dzisiaj. Dlaczego jedzenie w Hiszpanii miałoby nie być chińskie? Dostaliśmy bardzo hipsterskie chipsy. Chrupanie na czekanie. I kurczaczek po kantońsku zawitał na naszym stole. A powioli gingerowy kurczaczek również. Chociaż z twarzy niepodobny, ale to kurczaczek. Podsumowując dzień, powiem, że Costa Adeje i okolice specjalnie nas nie urzekły. Ale o tym chyba wiedziałem z góry. Typowe wczasowiska, czy jak kto woli kurorty, przepełnione gwarem, wielkimi hotelami. Jak na nasze gusta, to nie o to w życiu chodzi, ale mamy to już za sobą, dalej będzie tylko piękniej. Tak, że zapraszamy Was znowu. A dzisiaj to już dobranoc.